Toyota Avensis Kombi. To z pewnością nie jest samochód dla miłośnika przygód czy globetrottera, a raczej dla realistów, którzy szukają praktycznego środka transportu. Uwagę zwracają przód z charakterystycznym wcięciem pod grillem, wznosząca się linia boczna oraz muskularny, zgrabny tył z mocno pochyloną szybą. Najlepsze jednak kryje się we wnętrzu. Już na pierwszy rzut oka widać, że konstruktorzy Toyoty wzorowali się na Lexusie. Chodzi tu zarówno o jakość materiałów, jak i poziom wykończenia. Przestrzeń ładunkowa ma 543 litry pojemności, a po złożeniu opaść tylne kanapy aż 1609 litrów. Przeglądając listę wyposażenia Sol, trudno dostrzec jakieś braki. Seryjnie znajdziemy tu aż 7 airbagów oraz system ESP. Szkoda jednak, że polityka Toyoty nie przewiduje możliwości doposażenia konkretnych wersji. Dlatego też, jeśli chcemy mieć w swoim Avensisie światła ksenonowe, tempomat czy podgrzewane fotele przednie, to musimy zdecydować się na mocniejszego 150-konnego turbodiesla.